Jest nam bardzo miło, że znaleźliście Państwo czas, aby wspólnie z nami uczcić to wydarzenie. Serdecznie przywitać chciałam Pana Burmistrza Krynicy Zdroju Dariusza Reśko. Panie Burmistrzu, gratulujemy wygranych wyborów, a ja ze swojej strony liczę na współpracę i dalsze wsparcie dla naszego ośrodka. Witam także Panią Dyrektor Marię Mąkę, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej i pracowników. Witam również Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z Muszyny, którzy przyjechali z Panią Dyrektor Marią Żuchowicz. Serdecznie witamy Panią Dyrektor. Przywitać także chciałam naszych sąsiadów z budynku, czyli Związek Emerytów i Rencistów, którego prezesem jest Pani Rozalia Jarzopek. Serdecznie witam. I naszych drugich sąsiadów, Panią Dyrektor Renatę Bodziony, która prowadzi u nas przedszkole, piątkę. Witam także wszystkich rodziców oraz pozostałych zaproszonych gości. Ja w tym roku wraz z moim dobrym kolegą Piotrkiem będziemy mieli zaszczyt poprowadzić ten jakżeż piękny dzień, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Piotrze, ty może powiesz, jaki mamy dzisiaj harmonogram, co się będzie działo, przywitaj się ze wszystkich. Ja myślę, że wielkie brawa dla Piotra, bo na pewno jest zestresowany. Także Piotrze, zapoznaj Państwo z tym, co się będzie dzisiaj tutaj działo, tak pokrótce. To będą występy naszych kolegów, koleżanek i różne będą piosenki śpiewane. Tyle? Tyle. Ja dodam, że będzie się działo jeszcze wiele więcej, ale to wszystko zobaczymy w trakcie. Dlatego teraz na scenę zapraszam pierwszą parę artystów, Piotrze. A teraz przed Państwem wystąpi Anna Łuczak z partnerem Andrzejem Podolakiem w piosence Tango. Wielkie brawa dla nich. Piotrze, tobie się podobało? Podobało się strasznie. Pięknie. Teraz będzie troszeczkę coś bardziej stonowanego. Piotrze, co to będzie? A teraz przed Państwem wystąpi Piotr Kulek z wierszem Andrzeja Barana. Piotrze, zapraszamy Cię na scenę. Wielkie brawa dla Piotra. Przegranej, przyjdź do naszego ośrodka w Krynicy na ulicy Żądanej. My codziennie tu przyjeżdżamy i wspólnie nowe przygody przeżywamy. Każdy z nas jest zadowolony, gdyż wybór zajęć jest urozmaicony. Treningi kulinarne uczą nas samodzielności, plastyczne rozwijają nasze manualne zdolności, rekreacyjne uczą jak się bawić w grupie, psychologicznie jak panować nad emocjami, natomiast rehabilitacyjne pomagają nam radzić sobie ze wspomnieniami. Nową altankę z grillem przy ośrodku mamy i często z niej korzystamy. Jak wyższe konie się znamy i bardzo chętnie czas wspólnie spędzamy. Za wszystkich chętnych gości w niedalekiej przyszłości zapraszamy do odwiedzania naszej posiadłości. Wielkie brawa dla Piotra za samą piękną recytację tego wiersza. Ale także myślę, że wielkie brawa dla Andrzeja Barana, który sam napisał ten wiersz. Andrzejku, gdzie jesteś z nami tutaj? Jesteś? Aha, Andrzej jest za sceną, pojawi się później w następnym pewnie wystąpieniu. Piotrze, Andrzeju, urzekł Cię ten wiersz? Urzekł bardzo. A nasza posiadłość ile ma tych arów, czy hektarów? Bo ja tam już się pogubiłem chyba. Dużo. Dużo, tak. Jeszcze brakuje bo tylko kortu tenisowego i basenu, no ale to już nie przesadzajmy. Piotrze, co my tam dalej mamy? A teraz zapraszamy na scenę Natalię Gurul, która zaśpiewa piosenkę pod tytułem Ty i ja.
Myślę, że Natalia jest gotowa, także proszę o muzykę. Nie wiem, jak zatrzymać wiatr, to powraca koło świat, po co leż w łzy, spadają często z nieba. Ale wiem, gdzie szczęście śpi, ma na imię tak jak ty. Twoje oczy pusta, twoje ciepłe dłonie, który prawie się skryć. Piotrze, aż by się chciało zatańczyć, tylko mamy robotę do wykonania, tak? No mamy robotę, tak. To dobrze. Jeszcze raz wielkie brawa. Tak, czyli teraz będzie wielka pompa, tak mi się wydaje. Piosenka Bałkanica troszeczkę zmieniona też przez naszych uczestników. Także zapraszam głównych śpiewających, jak i całą resztę uczestników, którzy będą choreografię taneczną przedstawiać. Zapraszam. Pompa! Super taniec śpiew, zasady proste w życiu ma. Nie rób drugiemu tego, czego ty nie chcesz sam. Muzyka, przyjaźń, radość, śmiech, życie łatwiejsze staje się. Przyniesie tam mysłu prac ma. Potem ruszamy z Janek w dal. Jakub Cieśla zagra na fortepianie Fryderyka Chopina, polonez G-moll. Jest to uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej w Krynicy Zdrój. Nasze koledzy z Burszyny. Tak, z Powiatowego Ośrodka Wsparcia. A ten będzie opisywał, jak ci się będzie powodzić. Napierw do ojca, napierw do matki, napierw do andej rodziny, że teraz wystąpi następna uczestniczka Powiatowego Ośrodka Wsparcia, Paulina Kulik, w modlitwie o wschodzie słońca. Zapraszamy Paulinę. Nie bój się. Ja myślę, że nie. Wielkie brawo. Każdy twój wyrok przyjmę, Panu, przed moją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, od jawyści, strzeż mnie, Boże. Nie wierzę.
teraz na scenę zapraszamy Damiana Wicika w piosence Szła dzieweczka do laseczki. Teraz kończę. Nasze sąsiadki. I sąsiedzi z budynku, czyli zespół wokalny Krynicy Seniorzy, który działa już od 10 lat przy Centrum Kultury w Krynicy Zdroju. Słuchaliście już troszeczkę piosenek i pieśni różnych, więc troszeczkę czas na taniec. Dlatego w tym momencie chciałbym zaprosić serdecznie Państwa na pokaz taneczny zespołu tanecznego Fuchs z Krynicy Zdroju. Myślę, że wielkie brawa dla całego zespołu i dla pani Marty. Zanim oddam głos pani kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, uczestnicy z Powiatowego Ośrodka Wsparcia chcieliby jeszcze coś powiedzieć. Dziękujemy za zaproszenie na ten szczególny dla nas dzień, Dzień Osób Niepełnosprawnych. Chcieliśmy na ręce pani dyrektor serdecznie podziękować za zaproszenie nas tutaj w tym szczególnym dniu. Było naprawdę wspaniale. I jeszcze raz, bo to już niedługo święta, chciałbym złożyć od razu zdrowych, wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy za wszystko. Od nas z ośrodka pięknej serduszka gorących serc. Dziękujemy za zaproszenie. Fajnie, no to się jeszcze nie kończy, bo mamy tutaj kolejnego kandydata do rozdawania kwiatów. Ja w imieniu rodziców składam pani serdeczne życzenia dalszej wytrwałości w tym, co pani robi. My jako rodzice w pewnym momencie zmian byliśmy dosyć sceptyczni, ale widzimy, że z tej pełnej nazwy ja bym dwa ostatnie słowa wyrzucił ze starym domu. Ten dom, w którym ja jestem złym mówcą trochę. Ten dom, w którym panuje miłość, tolerancja, ten dom, w którym
nasi podopieczni są partnerami dla Was. Za to dziękuję. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Dziękujemy serdecznie, również się przyłączam do tych życzeń. Tak jak mówię, będziemy schodzić już ze sceny, najwyższy czas. Myślę, że jeszcze wielkie brawa dla Piotra za to, że dzisiaj tak pięknie był z nami. Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję i oddaję głos pani kierownik. Ja jestem bardzo zaskoczona, serdecznie dziękuję rodzicom, że tak nas docenili. Naprawdę jest nam bardzo miło z tego powodu, że ktoś widzi tą naszą naprawdę czasem bardzo ciężką pracę. Dziękuję także Muszynie, Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia, że tutaj dzisiaj nas odwiedzili, że przyjechali. Dziękuję także wszystkim osobom, które dla nas wystąpiły, czyli zespołowi Krynicy Seniorzy oraz Zuzannie Baran i grupie tanecznej Fuchs. Panie Burmistrzu, jeszcze bym tylko prosiła może Pana o dwa słowa, jeżeli Pan by zechciał coś. Proszę Państwa, dzień dobry przede wszystkim. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie będę mówił zbyt długo, bo już mi się dość przemówień. Poza tym chciałem zepsuć atmosferę wspaniałej zabawy. Proszę Państwa, Pani Karolina przyniosła mi zaproszenie na to spotkanie gdzieś tam przed 30 listopada i powiedziałem, że wybory jak się skończą, to się skończą i tak przyjdę. Więc dlaczego? Dlatego, że ja z Państwem jestem zaprzyjaźniony od wielu, wielu lat i mam nadzieję, że Państwo o tym wiedzą i o tym przypominam. Natomiast chcę powiedzieć, że dzisiaj z tych wspaniałych występów utkwiło mi jedno motto, to tak a propos tych wyborów. Było takie, była piękna piosenka Jacka Kaczmarskiego, modlitwa o wschodzie słońca, gdzie były takie słowa: przed nienawiścią strzeż mnie Boże. I to myślę, że takie motto jedno, ale żeby nie popadać w atmosferę negatywną, a raczej pozytywną, to później była piękna pieśń wykonaniem Bliskich Seniorów, gdzie kazano nam się uśmiechać i to jest nam się najważniejsze. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim za wsparcie i podziękować za to, że zorganizowaliście Państwo ten wspaniały dzień, ten wspaniały, że to jest taki wspaniały pomysł, że to jest integracja międzypokoleniowa, to jest integracja środowisk osób niepełnosprawnych z Krynicy, z Muszyny, przedszkola integracyjnego, Krynickich Seniorów i wielu innych wspaniałych ludzi. Chcę powiedzieć, że zaprzyjaźniony jestem z wieloma uczestnikami dzisiejszego i artystami. Jacek Witylak jest wspaniałym sportowcem. Łukasz Pichurski ostatnio ograł mi w ping-ponga. Muszę powiedzieć, że wspaniale śpiewacie. I dziękuję też za to, bo po prostu jesteście, budujecie dorobek kultury naszego miasta. Za to bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, nie przedłużam. Ale chcę jeszcze bardzo serdecznie na końcu podziękować przede wszystkim pani Karolinie Blaszkiewicz, która jest szefem środowiskowego domu samopomocy w Krynicy. Oczywiście pani dyrektor Żuchowicz z Muszyny i zespołom ludzi, z którymi pracujecie na co dzień, wykonujecie genialną pracę. Najlepszym dowodem jest to, że stale liczba uczestników wzrasta. Ja cieszę się, że wracają ci, którzy onejdaj odeszli. To jest jakby chyba największa wartość tego, co Państwo robicie. Jeszcze raz dziękuję. Już z panią dyrektor Marią Mąką ustaliliśmy, że pani Karolina Blaszkiewicz przestanie być kierownikiem, tylko będzie dyrektorem. I myślę, że to będzie taka prestiżowa trochę, powiedzmy, nagroda za to, co robię. Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu. Życzę, aby codziennie otaczała Was miłość, sympatia drugiego człowieka. Dziękuję bardzo.